Dzień dobry. To jest rozmowa z panem Piotrem Cielcem, wójtem gminy Ostrów. Witam serdecznie państwa. Panie wójcie, jesteśmy w pierwszych miesiącach nowego 2015 roku, jednocześnie nowej kadencji. Gratuluję wyboru, ponownego wyboru na wójta i może kilka słów na temat minionej kampanii wyborczej, co by chciał pan przekazać. Dziękuję serdecznie panu redaktorowi za te życzenia. Oczywiście wszystkim moim wyborcom dziękuję za oddany głos. Cieszę się niezmiernie, iż po raz trzeci mogę pełnić tą zaszczytną funkcję gospodarza gminy Ostrów. Oczywiście czas minionej kadencji to właśnie jest owoc tego, co udało nam się zrealizować w tym czasie. Wiele inwestycji, które zaplanowaliśmy w tamtym czasie, zrealizowaliśmy. Oczywiście był to trudny czas, ponieważ wiązało się to z połączeniem pewnych inwestycji, które narzucały nam prawodawstwo. Mam to na myśli oczywiście głównie kwestię związaną z gospodarką odpadową. My jesteśmy jako gmina Ostrów tym wiodącym elementem gospodarki odpadowej dla czterech powiatów: Mielecki, Kolbuszowski, Dębicki i nasze wszystko Sędziszowski. I musieliśmy dopasować swoje instalacje, żeby być regionalną instalacją przetwarzania odpadów. I tak się też stało. To zaangażowanie było bardzo mocne, ponieważ musieliśmy wykonać pierwszy etap kompostowni, sortownie, kolejne kwatery na odpady azbestowe, kwatery na odpady komunalne, punkt przyjęcia odpadów wielkogabarytowych. A więc to wszystko kosztowało nas bardzo dużo środków finansowych, ale dzięki zrozumieniu przez Radę, społeczeństwo, ten cel żeśmy dopięli. W tej chwili nasza instalacja spełnia wszystkie niezbędne wymogi, te stawiane nam przez prawo, jak również i te, aby nasi mieszkańcy tych czterech powiatów mogli w sposób właściwy deponować te odpady, aby środowisko nie było zagrożone. Oczywiście też myśleliśmy o tym, co jest dla naszych mieszkańców ważne i istotne, czyli podniesienie ich bezpieczeństwa przez budowę kolejnych odcinków dróg czy chodników. Wykonaliśmy również i zakończyliśmy budowę ostatniej sali gimnastycznej w przedszkole podstawowej z Krzyszowie. Jest to największa sala gimnastyczna w naszej gminie, z trybunami, z nagłośnieniem, z całym zapleczem. Pozwala nam w tej chwili na organizację różnych imprez sportowych, ale również i kulturalnych, które w tej sali się odbywają. A więc widać, że również oświata, która oczywiście jest bardzo ważna, istotna dla nas, bo wiemy, że im skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, jak mówi polskie porzekadło, a więc staramy się, aby nasza młodzież była dobrze przygotowana, w dobrych warunkach edukowana i nasi pedagodzy, żeby mieli dobre warunki pracy. I w tym kierunku właśnie idziemy. Również i kwestia związana z tym takim duchowym, takim fizycznym rozwojem naszej młodzieży. Mam na myśli budowę kolejnych kompleksów sportowych, szczególnie ten w Ostrowie, który jest takim sztandarowym, jest to zakończona jego budowa, gdzie są prowadzone rozgrywki piłkarskie, ale również i jest bieżnia, jest całe otoczenie, jest zaplecze, w którym są miejsca na fitness, na siłownię, na punkty odnowy biologicznej, a więc cały ten kompleks spełnia te wymogi, bym powiedział, nawet wyższych lig, o które oczywiście będziemy się w perspektywie czasu bić. Oczywiście gmina Ostrów w tym czasie otrzymała kilka ważnych wyróżnień, statuetek. Ja chciałem tylko taką jedną przytoczyć. Mamy tytuł Zielonej Gminy. Zielona gmina, ponieważ stawiamy na ekologię, stawiamy na ochronę środowiska. Oczywiście głównym tego punktem to jest składowisko odpadów komunalnych i ZZO w Kozodrzy, ale również kwestia tej czystości środowiska na terenie naszej gminy. Dlatego też w minionym roku, a w tym obecnym kończymy budowę sieci kanalizacyjnej w 7 miejscowości. Pozostanie nam tylko i wyłącznie Wola Ociecka i Blizna. Więc kanalizowanie naszej gminy jest w tej chwili na poziomie 85%. Mamy wybudowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków, a więc praktycznie można powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy, którzy tylko i wyłącznie będą tutaj funkcjonować i będą się wpinać, mają taką możliwość. Również dokonaliśmy modernizacji stacji uzdatniania wody, ponieważ woda, która w tej chwili dla naszych mieszkańców jest dostarczana, pochodzi z trzech stacji uzdatniania wody w Rudzie, w Ostrowie i w Woli Ocieckiej. Jest to pierścieniowo połączony system, który pozwala, że w każdym momencie, w każdej chwili możemy przepiąć ten system w przypadku czy to konserwacji, czy też jakiejś awarii. W każdym momencie możemy zrobić tak, aby każdy mieszkaniec tę wodę utrzymał. A więc zabezpieczenie tu jest pełne. Tamta kadencja to oczywiście czas budowy ważnej inwestycji, która przecięła naszą gminę na pół, wprost. Mam na myśli oczywiście budowę autostrady. Oczywiście bardzo ważny węzeł komunikacyjny naszego województwa i zjazd autostrady, który co prawda jest zlokalizowany na obrzeżach naszej gminy, w gminie Sędziszów, Borek Wielki. I te działania, które w tej chwili czynimy, to w dużej mierze właśnie to, aby ten zjazd był jak najlepiej skomunikowany z siecią naszych
dróg i dlatego w tej chwili wspólnie z panem starostą naszego powiatu czynimy starania i kroki, aby droga serwisowa, która w tej chwili funkcjonuje jako serwisówka, była przebudowana na drogę wysokotonażową, aby połączyć teren zjazdu z autostrady ze specjalną strefą ekonomiczną w Kozorzy, która funkcjonuje wokół składowiska. I to są te plany takie podstawowe, które chcemy realizować w najbliższych miesiącach i najbliższych latach. A więc jeszcze poszerzenie naszej strefy przemysłowej, jeszcze większe podniesienie atrakcyjności tego terenu, tak aby inwestorzy, którzy chcą inwestować w naszej strefie, mogli tutaj w bezpieczny sposób, w właściwy sposób zjeżdżać z autostrady i komunikować się z tym bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym. Chcę tu podkreślić, że w chwili obecnej posiadamy 25 hektarów terenów inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicznej pod strefą Kozorza, w której już w tej chwili 4 podmioty rozpoczęły swoją działalność. Jedna firma funkcjonuje, 3 są w fazie budowy. Z kolejnymi inwestorami rozmawiamy, a więc widać, że ten teren jest dobry i atrakcyjny dla inwestorów. To oczywiście powoduje, iż prognoza na kolejne lata jest dla nas bardzo obiecująca. Kolejne miejsca pracy, oczywiście wpływy podatkowe powodują, że mamy tutaj perspektywę rozwoju tego terenu i to jest dla nas istotne i ważne. Oczywiście chcielibyśmy w tej kadencji, aby zakończyć to, co powiedziałem na początku, budowę sieci kanalizacyjnej w tych 2 miejscowościach i aby osiągnąć poziom 100% skanalizowania naszej gminy, bo zwodociągowana jest cała, zgazyfikowana, wszędzie mamy telefony, wszędzie jest sieć energetyczna, a więc teren naszej gminy staje się terenem z jednej strony przemysłowym, a z drugiej strony oczywiście tym terenem rolniczym, bo wiadomo, że większość naszych terenów naszej gminy to tereny czysto rolnicze. A więc połączenie tego, co czyste, z tym, co przemysłowe w naszej gminie się dzieje.